Witajcie na moim kanale Powrót do Natury Beata Szymańska. Kochani, na początku dziękuję subskrybentom, że Was przybywa. Dziękuję, że treści, które zamieszczam, zdają się Wam pomagać. Jest mi bardzo miło, że moja praca jest dla kogoś przydatna. Dziękuję też za komentarze, które zamieszczacie. Bardzo proszę, żeby komentarze były pisane dość, może nie tyle zwięźle, co jasno, żeby to było klarowne, ponieważ nie zawsze mogę się ustosunkować. Niektórzy opisują całe historie, natomiast kochani, dobrze by było, żebyście zadawali pytania. Można się podzielić, owszem, własnym doświadczeniem, ale tak treściwie, dlatego że nie jestem później w stanie, po prostu jest to czasochłonne, żeby przejrzeć wszystko, przeczytać, jeszcze wywnioskować, co autor miał na myśli. Także generalnie proszę o krótkie podzielenie się, jeśli chcecie, własnym doświadczeniem, o podobnej tematyce, która jest w danym filmiku poruszana. Natomiast jeśli macie pytania, to proszę o takie klarowne wyartykułowanie. Będzie mi po prostu łatwiej, a szkoda mi czasu, żeby, wiecie, te hektary tam przeczesywać i jeszcze nie wiedzieć, co mam z tym zrobić. Więc kochani, udało mi się wyłuskać kilka takich tematów, które były dla mnie klarownym pytaniem w komentarzu, czyli na przykład ktoś zadał pytanie, jak narcyz zmienia cudzą osobowość? I jeśli jesteś autorem tego pytania, być może w tym filmie znajdziesz odpowiedź. Jeszcze inna osoba zapytała, na czym polega to sprzedawanie nawzajem wizerunku. Będę chciała dzisiaj poruszyć taki temat, w którym być może dostrzeżesz, że właśnie to wzajemne kreowanie wizerunku polega na tym, że dwie osoby, te dwie strony, dajmy na to narcyz i osobowość zależna, które biorą udział w tym właśnie chorym tańcu, w tej chorej, toksycznej relacji, nie są sobą. To są dwie iluzje, dwie nieprawdy, które przedstawiają siebie w taki sposób najkorzystniejszy. A dlaczego najkorzystniejszy? Dlatego, żeby zyskać dla siebie to, po co w ogóle weszliśmy w tą toksyczną relację. Więc kochani, mam nadzieję, że w tym filmie uda mi się już ileś tych pytań upakować, żeby ten film był takim skomasowaniem treści, i żeby nie trzeba było się bardzo rozdrabniać. Więc, kochani, dzisiaj powiem więcej o osobach po drugiej stronie relacji toksycznej. Kto to będzie? Po drugiej stronie relacji toksycznej będą osobowości zależne, czyli na przykład według DSM-u typowe osobowości, które mają w sobie taki skrypt, że są przekonane, że potrzebują opieki drugiej osoby. Głównym takim kryterium diagnostycznym dla osobowości zależnej, klinicznej, oczywiście z tymi wszystkimi tam wymogami, to będzie takie zapotrzebowanie na opiekę. Takie łaknienie opieki, czyli tak naprawdę w środku jest taka niemoc, jest takie poczucie, że ja nie mogę sama, czy nie mogę sam się sobą zaopiekować, samostanowić, decydować o swoim życiu, z czego to wynika, to już jest inny temat. Natomiast chodzi o to, że osobowość zależna potrzebuje opieki, a po drugiej stronie, dajmy na to ten narcyz, w związku z tym, że on chce zawsze rządzić, dominować, kontrolować, z czego to wynika, to jest inny temat. Natomiast może dawać ci poczucie, że on tobą się zaopiekuje, że on ma w sobie taką strukturę, takie poukładanie, że on wie, czego chce, czyli może robić ci wrażenie takiego rodzica, takiego dorosłego, którego tobie w twoim systemie zwyczajnie brakuje. Kto jeszcze będzie po drugiej stronie toksycznej relacji? Może, kochani, powiemy tak, po stronie tak zwanego kata, czyli ta strona, która jest bardziej dominująca, bardziej kontrolująca, bardziej demoniczna, będą to paranoicy, psychopaci, kliniczni narcyzi, będą to socjopaci, histrionicy czy osobowości borderline. Czyli wszystkie te zaburzenia, które mają w swym kręgosłupie, w swym rdzeniu narcyzm. Jeśli na narcyzm coś jeszcze narośnie, inne cechy, na przykład u psychopaty, takie poczucie wszechmocy i rzeczywiście ten sposób wyrażania, wyrzucania własnej energii w postaci acting outu, czyli na przykład już dopuszczenia się mordu, gwałtu czy jakiejś innej zemsty, to będzie coś, co dodatkowo jak gdyby narosło na narcyzm. I można postąpić dalej w paranoję i tak dalej, i tak dalej. To jest ta jedna strona, którą byśmy powiedzieli, że jest to kat.
po drugiej stronie muszą być ofiary, kochani, żeby to wszystko ze sobą się zazębiało, żeby magnetyzowało i żeby tańczyło swój ten chory właśnie układ energetyczno-emocjonalny, to muszą być kaci i ofiary. I teraz tak, poza klasyczną ofiarą, czyli osobowością zależną, kto jeszcze może być w tej wersji takiej uległej, czyli bardzo pasujący do narcyza, do psychopaty, socjopaty i tak dalej. Będą to osoby, które były wychowywane w domu rodzinnym w takiej narracji, że były zawsze, musiały być posłuszne, uległe, że musiały się słuchać, musiały być grzeczne, że widziały tego swojego rodzica, opiekuna, bez znaczenia matkę czy ojca, jako wielkiego, jako nieomylnego, jako zimnego, jako najmądrzejszego, jako wszystko wiedzącego. Czyli generalnie z takim przekonaniem może wyszedłeś z domu, że jesteś wiecznym uczniem, czyli uczeń nie wie, uczeń ma się słuchać, uczeń ma być zawsze prowadzony przez autorytety. Być może masz takie wychowanie z domu, niekoniecznie to musi być, niekoniecznie to musi oznaczać, że twój rodzic był tak książkowo narcystyczny. Natomiast takie wychowanie też w patriarchacie miało miejsce, że dużo dzieci wyszło z domu i że były takie ciągle zarządzane, musiały się przypodobywać, musiały zasługiwać, były warunkowane, musiały zapracowywać na przykład na sobotnie wyjście na zabawę i tak dalej. Generalnie może masz takie przeświadczenie, że jesteś ciągle w tej narracji ucznia, więc będziesz zawsze szukać nauczyciela i być może w relacji takiej toksycznej natrafiłeś na, czy natrafiłaś na narcyza albo psychopatę, ponieważ on ci się jawi jako właśnie ten autorytet, jako ta wszechmoc, jako ktoś, kto wie, czego chce, kto ma strukturę, kto jest, wydaje się zewnętrznie być poukładany, który jest stanowczy, który jest taki, ma to poczucie takiej samokontroli, czyli to jest taka ostoja, wręcz powiedziałabym, wzór dorosłości. I jeśli ty masz takie przekonanie, że ty jesteś takim wiecznym dzieckiem, wiecznym takim uczniem, to będziesz do tego tańca, do tej relacji toksycznej poszukiwać oczywiście rodzica, więc niekoniecznie musi to być taka książkowa osobowość zależna. Jednakże ta uległość w tobie będzie większa niż w narcyzie. Kto jeszcze może być po drugiej stronie medalu w relacji z osobami, które mają narcystyczny rdzeń? Będą to osoby, na przykład kobiety, które mają takie mocne piętno patriarchatu odciśnięte na swoim wychowaniu, czyli będą miały takie przekonanie, że kobieta jest niżej, że jest mniejsza w energii, że mężczyzna jest to ktoś, kogo trzeba wielbić, komu trzeba usługiwać, że mężczyzna to jest ten, wokół którego życie się toczy, natomiast kobieta i dzieci zawsze gdzieś tam się dopasowywują do tego pana, do tego króla, czyli do tego patriarchalnego mężczyzny. Więc samo to, sama ta narracja, narracja patriarchalna może już mogła rodzić i rodziła takie przekonanie, takie zaprogramowanie nas kobiet, że uważałyśmy się za mniejsze, za mniej warte pewnie i miałyśmy pewną rolę taką społeczną, pewną rolę w rodzinie, w relacji, w łóżku i tak dalej. Rolę taką bardziej uległą, taką, która miała się dopasować do tegoż pana, do tegoż króla. Więc niekoniecznie muszą to być takie, wiecie, już skrajne zaburzenia, które mieszczą się w kryteriach diagnostycznych DSM-u i nazywane są klinicznymi zaburzeniami osobowości, co jest przedmiotem już i badań, i pracy psychiatrii. Kochani, idziemy dalej. Kto może być jeszcze po drugiej stronie? Będą to na przykład osoby, które mają taką wysoką wrażliwość w sobie, czyli to takie osoby, które, ja na przykład pamiętam siebie, że moja wewnętrzna wrażliwość bardzo mi utrudniała życie, ponieważ wiecie, czucie wszystkiego tak bardzo i tak mocno, że każda odzież cię uwiera, dźwięki ci przeszkadzają, jedzenie ci nie smakuje, za dużo hałasu, za duże tłumy, wszystko takie, wiecie, ta twarda rzeczywistość tak była dla mnie niewygodna, że ja byłam ciągle też jako dziecko w takiej narracji niezgody, takiego buntu, takiej opozycji, takiego też narzekania i takiego wybredzania. Moja mama zawsze mówiła, że jestem taka wybredna, że ciężko mi dopasować. I to jest, wiecie, ten dar i jednocześnie przekleństwo osób bardzo wrażliwych, ponieważ one będą robiły wszystko, żeby było
miło, żeby było, wiecie, żeby nie było konfliktów, żeby nie było ciężkiej atmosfery w domu. I ja pamiętam, jak też mi się to bardzo udzielało, że jakoś tak próbowałam zmieniać tą rzeczywistość w moim domu rodzinnym, na ile oczywiście tylko mogłam, na ile dawałam radę, na ile miałam wpływ, ze względu na to, że mnie to przekraczało. Ja nie cierpiałam tej sytuacji, kiedy czułam, że w powietrzu się robi się już awantura, że się zanosi. Że się zanosi na tą awanturę, zanosi się na tą burzę. Więc, kochani, taka duża wrażliwość też predysponuje osoby do tego, że będą próbowały sobie zrobić dobrze, żeby nie cierpieć, żeby nie była ich wrażliwość przekraczana, więc będą wchodziły w ten tryb właśnie przypodobywania się wrogowi, albo takiego nadlatywania mu, albo wiecie, takie bycie o krok przed tym wrogiem, zanim on jeszcze jakoś tą awanturę rozpęta, żeby go obłaskawić, żeby wiecie, coś zmienić, jakoś zagadać, trochę żartem, wiecie, tak obłaskawić i tak dalej. Ja na przykład pamiętam to doświadczenie ze swojego domu rodzinnego i to też strasznie zmienia osobowość, bo oczywiście nie jest człowiek sobą, jeżeli stara się zagrać kogoś, kim nie do końca jest, ale na potrzeby właśnie niemożności zniesienia tych ciężkich emocji, tej ciężkiej energii, energii, wiecie, kłótni, zatargów i tych krzyków rodziców, no to wtedy próbujemy jakoś, żeby siebie ochronić, próbujemy niejako zmienić tą rzeczywistość, ale to jest zawsze, kochani, kosztem siebie. Więc mamy po jednej stronie osoby, które mają ten rdzeń narcystyczny, a po drugiej stronie są to osoby, wydaje mi się, że to są bardziej osoby, które i tak w swoim pakiecie osobowościowym mają większą wrażliwość, większy jakiś taki pierwiastek wchodzenia w uległość ze względu na to, że może z jednej strony nie wierzą w siebie, może z drugiej strony są bardziej wrażliwe, może z trzeciej strony mają jakiś taki też trochę pierwiastek bardziej masochistyczny, że wchodzą w tą narrację uległości. Generalnie i tak, w którym, jak gdyby po której stronie tej relacji wylądujesz, jest, kochani, spójne z naszą osobowością, bo możesz przeżyć to samo. Możesz przeżyć tą samą wojnę na początku w relacji ze swoim rodzicem, ale twoja osobowość, twoja droga duszy nie będzie tak zaprojektowana, że nie pójdziesz w narcystyczne zaburzenie osobowości. Mimo, że gdzieś na jakimś takim głębokim wewnętrznym poziomie, to my wybieramy sobie, nasza psychika sobie jakoś tak podświadomie wybiera, nasze ego wybiera te mechanizmy, obronne, które nas zmieniają, naszą prawdziwą osobowość. To myślę, że jednak wszystko zależy od tej startowej, takiej tej pierwotnej osobowości, czy będziesz miał te preferencje albo te predyspozycje do danego typu zaburzenia. Myślę, że jest to, kochani, wcześniej zaprogramowane, zaprojektowane, może zaprojektowane. Więc ktoś, kto ma być, kto mógł się stać narcyzem, to się stał, a ktoś, kto stał się osobowością zależną, bo miał taką ciężką traumę, to się, kochani, też stał. Więc myślę, że jednak te role na to życie, na to wcielenie są gdzieś przez kogoś wyższego, mądrzejszego, więcej wiedzącego albo wszystko wiedzącego zaprojektowane. Podsumowując, kochani, wstęp. Czy ktoś w ogóle podsumowuje wstęp? Ale ja podsumuję. Mamy narcyzów w różnych odmianach i mamy osobowości zależne, takie bardziej tożsamości ofiary, czyli dominacja i uległość. Idziemy teraz z tą parą dalej. W jaki sposób osobowości zależne, uległe, tożsamości ofiary, wrażliwcy, empaci, w jaki sposób się przyczyniają, że narcyz może być nadal narcyzem. Czyli zobaczcie, teraz będzie trochę milej narcyzom, a mniej miło będzie tym osobowościom, które się przyczyniają do tego, że narcyz ma się dobrze, że narcyz kwitnie. I kochani, zobaczcie, w jaki sposób my nawzajem na siebie nie działamy. Bo łatwiej mówić jest o kacie, łatwiej jest nagadywać na kata, że on jest taki zły, co on mi tam zrobił. Ale zobaczcie, jak już stajemy w obliczu takiej, powiedzmy, samoświadomości, że do tanga trzeba dwojga, że bez ofiary nie ma kata. Więc może warto dać więcej uwagi też tym ofiarom, tym osobom, tym osobowościom, które przyczyniają się do tego, że narcyz ma się dobrze. Czyli karmimy tego narcyza, prawda? Karmimy ten jego obraz, który on stworzył. W jaki sposób to robimy? Kochani, wypisałam sobie tutaj 15, myślę, że byłoby i 150.
takich zachowań, które mogą świadczyć o tym, że my też tworzymy pewien obraz siebie, jeśli jesteśmy w grze toksyczności, jeśli jesteśmy właśnie w relacji toksycznej, jeśli śpimy z narcyzem, jeśli się lejemy z psychopatą, jeśli ulegamy osobowości borderline, to my mamy w tym swój współudział. Kochani, to się nazywa współuzależnienie. Tak naprawdę i narcyz, i ty tworzycie współzależność, ponieważ każdy rozgrywa swoje. Każdy chce tego, czego nie dostał w dzieciństwie, i każdy w relacji będzie miał na uwadze własne poczucie bezpieczeństwa i własne dobro. I kochani, dopóki my rozgrywamy, nie ma mowy o tym, żeby taką relację nazwać, że jest relacją o miłości, że to w ogóle jest miłość. Póki jest w nas trauma, póki jest zranienie, pamiętacie może w wielu filmikach, to też przytaczam, że priorytetem naszego systemu jest najpierw rozprawić się z tym, co zagraża naszemu systemowi. Dopóki nie mamy zabezpieczonej podstawowej potrzeby, czyli nie czujemy się bezpieczni, a dopóki masz ranę, dopóki masz traumę, to na pewno twój system nie jest nastawiony na priorytet pod tytułem, przepraszam, zdrowa wymiana, pod tytułem rozwój, nawet pod tytułem autonomia, a już w ogóle zapomnijmy o tym, żeby było nastawione na duchowość, na ten aspekt duchowy człowieka, tylko jest nastawiony swoim priorytetem na przetrwanie, czyli poczucie bezpieczeństwa, jak jest zachwiane i poczucie takiej tej zdrowej zależności, to my wtedy idziemy w taką relację toksyczną i zaczynamy odtwarzać te własne traumy nawzajem i wtedy operujemy tak naprawdę egoistycznie, bo my chcemy tak się zachowujemy, żebyśmy zyskali swoje, a narcyz się zachowuje w taki sposób, żeby zyskał swoje. Dobrze, ale dzisiaj więcej o tej osobowości, która pozwala na to, że narcyz żyje, że narcyz się ma dobrze, że narcyz jest karmiony, że dostaje te swoje suplementy, jak niektórzy mówią na YouTubach. Suplementy. Myślę, że na samym suplemencie to by nie pociągnął. Narcyzowi chodzi o poważne jadło, o poważny wikt i opierunek, o pierwsze danie, drugie danie i jeszcze deser. Mało tego, jeszcze upojny wieczór z tobą po tymże obfitym posiłku. Jak gdyby to był tylko suplement, kochani, to jeszcze to by nie było takie uszczknięcie nas. Wynotowałam sobie 15 takich zachowań. Pierwsze. Przypodobywanie się i takie chwalenie narcyza. Po co się osobowość zależna, czy taki osobowość, która ma ten skrypt o obłaskawianiu wroga, że tak się przypodobywuje, po co go chwali, żeby on miał mniejsze pazury, żeby nie poruszyć jego gniewu, żeby był bardziej dla niej czy dla niego przychylny, żeby się nie zdenerwował, chodzi przy nim na paluszkach. Czasem się mówi, że obchodzę się z nim jak z jajkiem. Kochani, dlaczego tak osoby robią? Dlatego, że czują, że gdyby były sobą, gdyby jasno wyrażały się, czego pragną, gdyby jasno wyrażały swoją autoekspresję, swoją autonomię, czyli byłyby sobą, to wtedy narcyz nie byłby zadowolony. Bo zauważcie, jeśli jesteście akurat w takiej relacji, że narcyz potrzebuje odpowiedniego obrazu ciebie, ponieważ on też jest wykreowanym obrazem. I te obrazy, dopóki nie zgrzytają między sobą, dopóki się pięknie jakoś tak układają w taką kompatybilność, to wydaje się, że to jest ta miłość, którą się spotyka w bajkach, nie? Taka baśniowa miłość i to jest takie dopasowanie i my nie chcemy tego naruszyć. Więc jeśli ty jesteś po tej stronie uległości, zależności, to może tak się przypodobywujesz do swojego narcyza, może tak go chwalisz, tak go tam podnosisz pod niebiosa po to, że jak on jest zadowolony, to jednocześnie jest milszy dla ciebie. Zauważcie, że wiele rzeczy my robimy po to, żeby z odbicia ten człowiek się zachował dla nas korzystnie. I na przykład histrionicy tak mają. Ja na przykład miałam do czynienia z jednym histrionikiem, chociaż nie spotykam ich tak często, ale miałam do czynienia z jednym histrionikiem. I to są osoby, które wydają się być takie na pierwszy rzut bardzo sympatyzujące, przyjacielskie, pomocne. One tak bardzo narzucają swoją pomoc i są takie przylepne, a ty jeszcze nawet ich dobrze nie znasz. Może w ogóle się nie znacie, a to jest taka osoba, która
która wyskakuje ci z takiej szafy, z takiego pudełka i mówi, że ona już jest twoim przyjacielem, ale gdzieś tam ty czujesz, że to jest jakieś takie za szybkie, jakieś takie za dziwne, takie naiwne wręcz. Więc histrionik to będzie ktoś, kto będzie potrzebował afirmacji dla siebie i po to on ci tak szybko oferuje całe to oddanie swoje dla ciebie, żebyś ty jego zaczął widzieć, żebyś ty jego zaczął chwalić. Natomiast histrionicy to mają to do siebie, też mają rdzeń narcystyczny, że to są takie osoby, które jak tak porządnie tupniesz nogą, jak na takie wiejskie pieski, to one szybko uciekną, ponieważ to są takie osoby właśnie teatralne, karykaturalne, które zagrają takiego śmieszka, zagrają takiego człowieka takiego fajnego, takiego wesołka, ale tak naprawdę on przychodzi po to, żeby twoje zachowanie zmienić i żebyś ty mu rychło dał tą afirmację. Więc kochani, zobaczcie, jak nawzajem można modelować swoje zachowanie. Więc takie przypodobywanie się. Będziesz na przykład, powiedzmy, zapytywał przedwcześnie, a co ty byś zjadł, a czy ty dzisiaj w ogóle coś będziesz jadł, a na przykład w co będziesz chciał się ubrać, albo na przykład jaki film poszukać, jaki tobie się podoba, czyli wiecie, w ramach przypodobywania się może być wiele takich zachowań, tak jakbyśmy chcieli uprzedzić zachowanie narcyza, tej osoby toksycznej. Właściwie dwie strony są toksyczne, to żeby to było jasne, ale jakoś tak się przyjęło, że ten demon, ten kat jest bardziej toksyczny niż ofiara. Ale kochani, w takim wydaniu książkowym, rasowym, tak samo ofiara jest bardzo toksyczna, jak i kat jest bardzo toksyczny, w zależności jakie jest natężenie po tych dwóch stronach. Więc wracając, przypodobywanie się może mieć najróżniejszy charakter. Generalnie nie chodzi tu o miłość, o sympatię, o empatię, o zrobienie komuś dobrze, tylko robimy komuś dobrze po to, że oczekujemy, że on będzie dla nas lepszy, będzie dla nas milszy, szybciej się zgodzi na danie tego, czego ty tak od niego chcesz, czego tobie zabrakło w dzieciństwie, czego ty tak pragniesz. Więc zauważ, czy czasem nie formujesz rzeczywistości, nie próbujesz wpłynąć na rzeczywistość swoim byciem uległym, miłym, sympatycznym, takim, że aż ten narcyz no, nie ma wyjścia, jak cię ukochać, przytulić, iść z tobą na miłość. I to jest takie, kochani, no krótko, bo zauważcie, że to jest męczące. Ile można się do kogoś przypodobywać i być o krok przed czyimiś potrzebami. Wiele kobiet tak robiło w takim nurcie właśnie jeszcze patriarchalnym, że co tu zrobić, żeby zapobiec niezadowoleniu swojego męża, prawda? Drugi punkt. Aranżowanie sytuacji, żeby było miło. Właściwie trochę się to zawiera w pierwszym, czyli aranżowanie sytuacji. Może to być takie nadmierne załatwianie za osobę, powiedzmy za swojego męża czy za swojego partnera jakichś spraw. Jakieś takie reprezentowanie go w relacji do jego kolegów, do jego rodziny. I tu się, kochani, często relacje wykładają i ta empatia, takie to nadlatywanie często po prostu ma takie gorsze skutki, niszczące skutki, ponieważ no, jak narcyz będzie miał focha, no to powie, że sobie tego nie życzył. I to, że ty chciałaś być dla niego miła, dobra, uczynna i w ogóle w czymś go wyręczyć, on też może użyć przeciwko tobie, ponieważ powie, że sobie zwyczajnie tego nie życzył, a ty powiesz, ale ja chciałam dobrze. I z tego też, kochani, może być awantura. Bardzo łagodnie to obrazuje. Trzecie, nadmierne zgadzanie się na coś, na co byś się nie zgodziła w innej relacji albo w innych warunkach, gdyby były inne okoliczności przyrody. Czyli na przykład zgadzasz się na pewien wyjazd, na który nie masz ochoty. Zgadzasz się na jakieś wydanie pieniędzy, na które wewnętrznie się nie zgadzasz. Zgadzasz się na jakieś jego wyjazdy, czy powiedzmy na jakieś gości w waszym wspólnym domu. Gdybyś wiedział, czy wiedziała, że masz do czynienia ze zdrowym człowiekiem, z takim, z którym możesz być sobą i normalnie z nim pogadać, na pewno byś się na to nie zgodził albo nie zgodziła. Więc takie dopasowywanie się w ten sposób, że zgadzasz się tylko dlatego, żeby znowu nie naruszyć tego majestatu narcyza, żeby nie nacisnąć mu na odcisk, bo ty wiesz, że gdybyś się na to nie zgodził,
to on będzie niezadowolony, a jak będzie niezadowolony, to ty już wiesz, jakie będą tego konsekwencje. Może cię oddalić w łóżku, może ci warunkować bliskość, może wylać na siebie tą narcystyczną wściekłość, może wrzucić cię w ten etap dewaluacji, który jest strasznie niemiły, może cię odrzucić i tak dalej, i tak dalej. A osoba uległa, to ona jest, pamiętajcie, w tej narracji tego ogromnego pragnienia bycia widzianym, bycia przytulonym, bycia ukochanym, bycia afirmowanym, więc szybko sobie ta osoba uległa wewnątrz przekalkuluje, że nawet bardziej mi się opłaca zgodzić się na coś, na co głęboko się nie chcę zgodzić, ale to będzie mniejsza strata niż to, że gdybym się nie zgodziła, powiedzmy, na ten wyjazd czy na ten wydatek pieniężny, to odstawienie mnie od bliskości, od czułości, od afirmacji będzie dla mnie większym ciężarem, większą stratą. Więc zobaczcie, kochani, w jaki sposób osoby, które trwają w toksycznych relacjach, są sobą? Nijak, bo to jest cały czas tworzenie tego obrazu, tworzenie tej osobowości. Więc, kochani, tutaj w tym dzisiejszym wykładzie odszukujcie sobie odpowiedzi na wasze pytania typu, jak sprzedajemy sobie nawzajem wizerunek, czy jak narcyz zmienia cudzą osobowość. I narcyz zmienia twoją osobowość swoim oczekiwaniem i ty zmieniasz jego osobowość, czyli ten jego obraz podtrzymujesz, więc on nie ma jak gdyby dotrzeć do tej prawdy o sobie i nie ma o co się rozbić, bo jeśli ty ten jego wizerunek podtrzymujesz własnym zachowaniem, to on nie ma tego lustra, w którym by się przejrzał i by zobaczył, że to jest niespójne. Więc jak on w lustrze, czyli w tobie, w twoim zachowaniu widzi, że rzeczywiście ten obraz, który on wykreował, czyli całą tą fasadę narcystyczną, że to się odbija i to się zgadza, to on nie ma bodźca, żeby doszedł w sobie wewnętrznie do jakiejś autorefleksji, że to jest gra, że to jest maska. Więc zobaczmy, jak się po drugiej stronie przyczyniamy do tego, że ten narcyz ma się dobrze. Kolejny punkt. Taka mieszanka słodko-gorzka. Czujesz, że jest coś nie tak, ale jednak to próbujesz jakoś tak zepchnąć w system, tak złagodzić, tak troszeczkę zagłuszyć. Czyli wiesz, że w narcyzie jest coś nie tak. Wiesz, że to jest jakaś taka energia demoniczna. Wiesz, że bardzo dużo możesz mu zarzucić, że bardzo dużo jest w nim niemiłości, nieempatii, takich właśnie demonicznych zachowań. Natomiast wciąż myśląc o tym własnym pragnieniu, które tu już wymieniłam, bliskość, czułość, afirmacja, takie to widzenie mnie, przytulenie i tak dalej, jest dla ciebie tak łasym kąskiem, że to pragnienie, ta tęsknota, ta bliskość z nim przyćmiewa ci tą jego demoniczność. I to jest, kochani, taka mieszanka w człowieku, taka słodko-gorzka, że jakbyś tak się zastanowił dłużej, jakbyś tak usiadł sam ze sobą, to ty umiesz rozdzielić, że rzeczywiście wiele zachowań narcyza to są gierki, to są manipulacje, to są niemiłości wobec ciebie, ale ty też widzisz, że ty bierzesz udział w tej grze, że ty to razem rozgrywasz, że ty też wkładasz do tej mieszanki, do tej wspólnej mikstury swoje pragnienia, swoje bóle, swoje oczekiwania, swoją traumę. Więc wiecie, to jest taka mieszanka słodko-gorzka, ponieważ we wnętrzu na pewno w każdej osobie zadziewa się wiecie, to poczucie takiego rozdarcia wewnętrznego, że z jednej strony wiem, że coś jest nie tak, ale z drugiej strony jakoś to spycham, racjonalizuję, nakładam różne tam mechanizmy, które mi to rozcieńczają i nadal na tym pierwszym planie znajduje się ta moja potrzeba, czyli to wypełnienie tej mojej rany, mojej traumy. Kolejny punkt. Ujmujesz sobie, by narcyz pozostawał w takiej narracji, że on jest ten wielki, że podtrzymujesz ten jego obraz. I na przykład możesz robić tak, że ujmujesz z wartości siebie. Ujmujesz temu, co robisz, ujmujesz swojej pracy, ujmujesz swojemu wyglądowi, na przykład ujmujesz swoim relacjom innym, poza narcystycznym i na przykład będziesz obniżać wartość swoich znajomych, albo będziesz na przykład obniżać wartość swoich znajomych z pracy, albo będziesz, powiedzmy, będziesz kończył jakąś szkołę i będziesz obniżać wartość tej edukacji. Ja pamiętam, kochani, tu się podzielę własnym przykładem, żeby nie było. Pamiętam, jak jeszcze studiowałam psychodietetykę i
Wiele przedmiotów było takich podobnych do mojej pierwszej uczelni, czyli SGGW w Warszawie na technologii żywności. Tam było takich parę, jak gdyby, rzeczy, które się powtarzały, i na przykład ja to widziałam to jako taka pewna strata czasu. I nieraz było tak, że ja na tych studiach, kiedy miałam te przedmioty, które mi się tam gdzieś powtarzały, ja to już w miarę znałam, nie chciało mi się na tych wykładach siedzieć. I na przykład o tym rozmawiałam z ówczesnym, moim osobistym narcyzem ukrytym, więc używałam tego w taki sposób, na przykład powiedziałam, że no nie chcę mi się siedzieć na tym wykładzie, bo ja już to znam, ja już tego się tyle lat uczyłam w pierwszej uczelni i tak dalej, szkoda czasu. I gdzieś dałam jak gdyby tą pożywkę narcyzowi, że on mógł dalej jak gdyby ten temat, wiecie, rozdmuchać i użyć przeciwko mnie, bo to zawsze chodzi o to, że cokolwiek weźmiesz na stół, coś tam w spotkaniu zaczniesz, to i tak będzie użyte przeciwko tobie. Więc to zostało użyte przeciwko mnie. Ja usłyszałam, że w ogóle mi ta uczelnia jest niepotrzebna, że w ogóle to ja nie powinnam się już dalej edukować, ponieważ ja mam naturalny ten talent, zauważcie, naturalny mam ten talent i mi ta szkoła kolejna, czyli ta psychodietetyka w ogóle nie jest już potrzebna. Ba, mało tego, że nawet nauczyciele, którzy mnie tam prowadzili, skoro te wykłady są takie nieinteresujące, to być może oni ode mnie powinni się uczyć, czyli patrz z tej pierwszej mojej uczelni. Więc kochani, zobaczcie, to było takie słodzenie mi, ale jednocześnie obniżanie tego, w czym ja brałam udział, chodziłam tam ile? 4 lata, pamiętam. I wiecie, co z tym zrobić? Co zrobić z taką sytuacją, kiedy jednocześnie ktoś chce cię pochwalić, czyli takie uznanie dostałam, ale z drugiej strony jestem w tym, ja to robię, ja to kończę, ja to studiuję, więc zostało mi obniżone. I to są takie te rzeczy, które w jakiś sposób ja też do tego się przyczyniłam, bo gdybym nie wyszła z takiego, wiecie, z takiego, jak gdyby z takiej postawy, że ja trochę na to narzekałam, to też bym nie dała tej pożywki. Więc szybko się zorientowałam, że jak ja sobie tak chcę trochę ponarzekać, tak podzielić się, bo rzeczywiście, kochani, tak było. Na wielu tam wykładach mi się nie chciało siedzieć, bo ja już to znałam z pierwszej uczelni. Natomiast dałam pożywkę nieświadomie narcyzowi, żeby umniejszył on mi, i później zaczęłam dochodzić do wniosku, że rzeczywiście. Kurczę, ja sama dając mu tę pożywkę, przyczyniam się do tego, że ja umniejszam temu, co ja robię. Więc później szybko to zawiesiłam i już później nie opowiadałam o tej szkole w taki sposób, żeby na nią narzekać. Ale to też było takie doświadczenie właśnie słodko-gorzkie. Jak możesz jeszcze ujmować sobie? No, najróżniejszy sposób. Na przykład, może powiesz, że nie jesteś dość ładna, może nie powiesz, że nie masz dość ładnej sylwetki, albo na przykład, żeby jego bardziej, wiecie, na ten świecznik wyeksponować, to może będziesz jakieś jego cechy bardziej uwypuklać, że no ja to nie jestem taka błyskotliwa jak ty. Albo na przykład, no jak ja bym chciała umieć tak życie sobie układać, mieć takie poczucie stanowczości, samokontroli, wiecie, takiego rdzenia, takiego moralnego, jak się wydaje mieć narcyz na początku, czyli poczucia takiej struktury. Niektóre klientki mówią, że jak weszły w relacje z narcyzem, to poczuły, że on mi zaimponował tym, że on wie, czego chce. On był taki zdecydowany. On mi przypominał mojego ojca, który zawsze był zdecydowany, ambitny, wiedział, czego chce. Wiecie, to jest grane u narcyza. To jest w tej jego całej fasadzie. Natomiast jeśli osoba jest tak z natury, albo ze swojego zranienia, ze swojego zaburzenia wreszcie, rozlana, chaotyczna, że zalewają ją emocje, że ucieka od emocji, na przykład osoby z taką emotofobią. Ja też znam emotofobię. Wiem, jak to jest uciekać od pewnych emocji. Musiałam się tego całe lata uczyć, żeby wszystkie emocje przeżywać, więc wiem, co to znaczy, jaka to jest niewygoda. I to jest takie, kochani, złudne, więc może zapatrzysz na tą jego strukturę, na tą jego powagę, na tą jego ambicję, na ten jego rdzeń, bo zazdrościsz, też byś tak chciał. Generalnie, kochani, to jest wszystko narcyza grane, a jak ty tego nie masz, takiego poczucia, że możesz swoje życie też poukładać, możesz to swoje życie zaplanować, możesz mieć cele długoterminowe, możesz iść drogą pasji, możesz sam odpowiedzialnie kreować swoje życie, to znaczy, że jakaś część w ciebie, w tobie, część ciebie,
Część ciebie bądź część w tobie nie wyrosła, nie masz tego dorosłego w sobie, nie masz tego samostanowienia, czyli być może nie bierzesz odpowiedzialności za własne życie i narcyz cię tym urzeka. I ty będziesz sobie umniejszać, bo on przecież to ma takie już, wiecie, oszlifowane, już takie zrobione, takie gotowe i ty lgniesz właśnie do tego dorosłego w nim, a to jest... W tym jego obrazie on tak naprawdę tego nie ma, on to gra, więc może umniejszasz, a on wtedy niepotrzebnie tak bardzo rośnie. Kochani, temat jest długi, jak zawsze, myślę, że wyczerpię godzinkę. Spotkania ze mną są długie, więc jak planujecie ze mną tutaj sobie wejść w rozkminki psychologiczne, to zapraszam do zrobienia sobie herbatki, albo kawki, albo ziółek i dobrze się mamy podczas rozkminek psychologicznych. Zobaczcie, jak dużo jest powiązań. Kiedyś zastanawiałam się nad tym, zaraz przejdę do tematu dalej, kiedy zastanawiałam się nad tym, jak są takie filmiki ponagrywane na YouTubach, na przykład 10 czerwonych chorągiewek, które powiedzą ci, że to narcyz. No dobrze, 10 czerwonych chorągiewek i załóżmy, że osoba to wymienia. Ja też takie filmiki oglądałam, ale jeszcze lata, lata temu tak sobie pomyślałam, co z tym zrobić, bo zobaczcie, czy osoba, która to wysłucha i nawet te chorągiewki znajdzie w relacji ze swoim narcyzem, ale co on dalej ma z tymi chorągiewkami zrobić? To jest, kochani, tylko pewien kadr z całej tej relacji toksycznej. Natomiast ja tak dużo gadam, dlatego żeby zawsze, kochani, pokazać strukturalnie, co z czego wynika. Mało tego, jeszcze pokazać, co było przyczyną, że wszedłeś czy weszłaś w tą relację toksyczną, jak ona z grubsza przebiega i jeszcze co zrobić, żeby z tego wyjść. Dlatego moje filmy są długie. Więc kochani, jeśli pasuje Wam taka forma, to zapraszam do wspólnej kawy, herbaty czy ziółek i rozkminiamy, jak mają się te wszystkie mechanizmy. Przechodzę dalej. Przewidujesz, co może mu się nie spodobać. To właściwie trochę jest podobne, trochę jest tutaj pokrewne z przypodobywaniem się. Przewidujesz, co może mu się nie spodobać. Kochani, ile można robić rzeczy takich, że w środku sobie tak rozgryzasz, jak ja się ubiorę tak, to co on na to. Jak ja odpowiem mu tak, to co on na to. Jak ja zachowam się w taki sposób, czy jemu się to spodoba, czy to nie naruszy jego jaśnie państwa. I zobaczcie, ile osoba, która jest po tej stronie zależnej, po tej stronie ofiary, jak dużo wytraca energii na to, żeby przewidzieć, jak ma się zachować, żeby nie naruszyć majestatu narcyza. Czyż to nie jest straszne? Czyż to nie jest marnotrawienie energii? Czyż to, kochani, nie jest obrazem z naszego dzieciństwa? Powiedzcie, kto bez potrzeby zachowuje się niespontanicznie? Kto, jeśli może być naturalny, jeśli może być prawdziwy, to robi sobie to krzywdę i robi sobie tą niekorzyść właściwie, zobaczcie, to nawet ekonomicznie jest nierozsądne, żeby zachowywać się inaczej, niż idzie mi naturalnie. Przecież naturalne zachowanie jest łatwe, naturalne zachowanie jest lekkie, idzie z ciebie. Wiadomo, że musimy mieć jakąś samokontrolę, żeby, wiecie, to też nie był jakiś ekshibicjonizm. Natomiast jeśli my mamy wewnętrznie kalkulować, jak ja się mam zachować, żeby z odbicia jemu się podobało, żeby nie naruszyć jego majestatu, i czy jest to w ogóle możliwe, żeby to przewidzieć, to jest, kochani, straszny wydatek energetyczny, taki myślowy. Przecież ile to kosztuje energii, zaangażowania, czasu, a przychodzi do sytuacji, do tego spotkania i się okazuje, że akurat źle ci się wymyśliło i niechcący nadepnęłeś na ten odcisk narcyza i spotkałeś się z odrzuceniem, z jego wściekłością, bo być może lepiej byś tym razem wypadł, czy wypadło, gdybyś naturalnie się zachowała. Więc, kochani, i później jest wielki żal, i później jest poczucie winy, i później jest nienawidzenie siebie, bo jak ja tak mogłam, po co tak wymyślałam i tak dalej. I później tak naprawdę człowiek sam siebie układa i dwa razy ma źle. Na narcyz wciąż ma się dobrze. Co tam jeszcze? Jest coś takiego jak takie wewnętrzna taka ochota, taki trochę przymus, taka chęć, żeby wywalić mu całą prawdę na stół, ale jednak coś cię powstrzymuje. Czyli cedzisz słowa, próbujesz gdzieś tam przez zęby coś przemycić, coś tam rzucić, jakąś szpileczkę,
jakoś coś między słowami powiedzieć, albo na przykład co innego mówisz, a inaczej się zachowujesz. Czyli twoje zachowanie, czyli w energii narcyz będzie czuł, że ty masz coś innego na myśli, że coś byś chciała inaczej zrobić, czyli na przykład odzywa się to twoje prawdziwe ja, które już ma dość tej gry, które chciałoby postawić granice, które chciałoby wyleźć z tej gry, natomiast ty z tej swojej własnej gry, z tej swojej racjonalizacji, z tego swojego lęku, werbalnie mówisz co innego i on będzie czuł tę niespójność. Czyli to są takie osoby, które gdzieś tam chodzą po mieszkaniu i gdzieś tam coś mają jakiegoś focha, czyli na przykład robią mu tej posiłek, gdzieś tam się przypodobywują czynami, natomiast co innego w energii w nim gra. I narcyz to wyczuje. Kochani, to jest taka nieumiejętność opowiedzenia się za prawdą. Dlaczego? Dlaczego się boisz narcyza? Dlatego, że boisz się, że on się wkurzy, a jak on się wkurzy tym, co mu powiesz, chociażby to była prawda, to naruszysz jego ranę narcystyczną i ty się tego boisz. Nie tego, że ty jego zranisz, że ty mu zaczniesz grzebać w ranie narcystycznej. Ty się boisz, że on cię porzuci, że on ci już tej afirmacji nie da, że on znowu cię będzie tak traktował jak na etapie dewaluacji. Mało tego, że nie będzie już tego miesiąca miodowego, prawda? Że już nie będzie tego przytulania, afirmowania ciebie, robienia z ciebie księżniczki i tak dalej. Więc boisz się, że utracisz ten etap idealizacji. Pamiętajcie, że to koło idealizacja, dewaluacja, odrzucenie, ono cały czas się toczy szybciej, wolniej, w zależności jakie są osoby, jakie jest natężenie danych zaburzeń. Więc wciąż czego ci szkoda? Szkoda ci utracić tej słodyczy, tej idealizacji, tego pięknego czasu, kiedy ty byłaś najważniejsza, najważniejszy, oczywiście w grze narcystycznej, bo nie w rzeczywistości. Więc takie to rozdarcie pomiędzy tym, co czujesz, a co rzeczywiście robisz i mówisz, to jest, kochani, rozrywające od środka. Ale narcyz to czuje i on też zaczyna formować zachowanie wobec ciebie, jeśli czujesz, że ty jako ten idealny obraz mu się wymykasz. Więc kochani, my nawzajem te obrazy sobie formujemy. Jeśli on gra na 100% i ty grasz na 100%, to tam jest wtedy idealnie, tam nie ma tego zgrzytu. A jeśli komuś zaczyna się ten obraz jak gdyby, wiecie, nudzić, już zaczynać się nudzenie, żeby kogoś idealizować, żeby kogoś na ten, wiecie, na ten świecznik wystawiać i zaczyna przez ciebie przemawiać to naturalne ja, ta twoja prawdziwość, gniew zbiera, bo system, kochani, czuje, system czuje, że twój zbłąkany umysł gra co innego, a serce by chciało co innego, więc to, kochani, i tak musi do pewnego rozłamu dojść, bo gdybyśmy tak grali obraz idealny kontra obraz idealny, to nasz system na to się długo nie zgodzi, to się musi w końcu kiedyś, wiecie, wylać. Musi się to kiedyś zaiskrzyć. Co mamy dalej? Boisz się narcyza, bo przypomina ci rodzica, nie umiesz być ponad regresem. No, taka długa fraza. Zobaczcie, tak poznawczo, zupełnie poznawczo, bez emocji, na zimno, logicznie. Czy ty naprawdę boisz się tego narcyza, czy psychopaty? Z psychopatą to już trochę, on może się zemścić w taki bardziej okrutny sposób, więc tutaj troszeczkę trzeba inaczej rozegrać. Natomiast z takim narcyzem, który tak naprawdę udaje takiego potwora, tak naprawdę plastikowego czy jakiegoś tam papierowego, to on przypomina ci rodzica. Zauważ, że on swoją niedostępnością, kontrolą, dominacją, czym jeszcze? Taką narracją, że on jest wielki, że on jest wszechmocny, to on wchodzi w rolę dorosłego, takiego tego rygorystycznego rodzica. Natomiast jeśli ty jesteś po tej drugiej stronie uległej, to często towarzyszy ci regres. W regresie jesteś znowu dzieckiem. Więc dlaczego ty się go boisz? Ty nie boisz się tu i teraz tego narcyza. Przecież ty jesteś dorosła i on jest dorosły, więc poznawczo nie masz się czego bać. Ale zauważ, zatrzymaj się tak dłużej, czy ty nie boisz się czasem jako dziecko tego rodzica, którego ci narcyz przypomina? Bo pamiętajcie, kochani, że w regresie to my w energii stajemy się małym dzieckiem. Ja kiedyś miałam taką klientkę, która mówiła mi, że jest z partnerem, który jest dość, on nie był narcystyczny, ale jest taki dość zdecydowany, jest taki stanowczy. Natomiast ona taka bardzo wrażliwa, piękna calineczka, bardzo wrażliwa, więc nawet takie lekkie podniesienie tonu głosu tak ją przeklikiwało w regres, czyli stawała się małą dziewczynką, że
aż będąc z tym partnerem, z czego była bardzo zadowolona, mówi, że akurat tutaj zauważa, że ona się boi tej energii. I zapytałam ją, on mówi, a co ci to przypomina? Czy rzeczywiście masz jakiś zarzut tak od strony tej logicznej do tego obecnego partnera? Ona mówi, nie, nie ma się do czego przyczepić, tu nie ma żadnego zaburzenia. Natomiast jak on jest w takiej narracji takiego zdecydowania, takiej stanowczości, ale nie agresji, nie przemocy, nie dominacji, tylko takiej, wiecie, stanowczości. Nieraz jak człowiek tak jest tak stanowczo za czymś, za jakąś tam opcją życiową, to jest taki, no jest po prostu asertywny. I ona nawet tej asertywności tak się bała, ponieważ jej to przypominało jej relację z ojcem, który dalej już był zaburzony. Ojciec był zaburzony. Natomiast ona jako dziecko bardzo się go bała. I jakakolwiek namiastka, wiecie, takiej tej energii, takiej, no takiej tej twardszej energii, to już tą dziewczynę przeklikiwała w tą małą dziewczynkę. I ona się bała tak naprawdę ojca, a nie obecnego partnera. Ale kochani, jak my o tym nie wiemy, jak my tego nie zauważamy, jak my tego nie rozdzielimy, że tak naprawdę to ty się nie boisz narcyza, tylko przypomina ci rodzica, ty tego rodzica się bałeś jako mały człowiek, jako mała dziewczynka, jako mały chłopiec. Więc teraz tobie się wydaje, że ty boisz się tego obecnego narcyza. A tak naprawdę jak osoby już wychodzą ze uzależnienia od relacji, wychodzą z tych toksyn, po jakimś tam czasie, jak już przepracują własną traumę, to z perspektywy czasu mówią, jak ja go inaczej widziałam, jak ja go zobaczyłam po latach, dajmy na to, dużo osób, kochani, to potwierdza, to widzisz tego człowieka, że to nie jest żaden jakiś, wiecie, agresor, nie wiadomo jaki tam potentat, to jest po prostu osoba, takie troki od kalesą, ty widzisz, że w energii to jest grane, że to nie jest człowiek, który jest taki właśnie stanowczy, asertywny, ambitny, ale wiecie, z takiej, z dobrego punktu widzenia, czyli co wyrosło na zasobach własnych, czyli, a nie jest to grane. Narcyz to gra i osoby, które już wychodzą z traumy, leczą się i widzą inaczej, ich percepcja inaczej widzi, więc już ten twój gadzi pień mózgu tobą nie rządzi. Nie przeklikujesz się w regres, wtedy inaczej widzisz tego kata swojego. On wtedy się robi malutki, wręcz ty widzisz już nie jak gdyby z pozycji kata, a on jest tą ofiarą, bo daj Boże, żebyś poszła w swojej terapii w taką stronę, że wyleczysz siebie i patrzysz na swojego ówczesnego kata ze współczuciem, że on wciąż w tej grze został, a ty już jesteś na tej, po tej lepszej stronie, jak gdyby po tej światłej stronie, że wyleczyłeś swoją traumę. Kochani, może tutaj krótko, trochę zbłądzę i odpowiem na pytanie kogoś z odbiorców na YouTubie, bo ktoś zapytał, jak właśnie zmieniamy te osobowości nawzajem. Zobaczcie, tutaj powiem tylko ze dwa zdania. Jeśli na przykład tak długo byłaś ofiarą narcyza, psychopaty, borderline i tak dalej, nieważne, tego nurtu narcystycznego, tak długo się okładałaś, tak długo, całe lata, dziesiątki może lat, to być może twój system tak już ma tego dość, że ty zaczniesz stawać się katem, czyli tak długo byłeś w tym zdominowaniu i w tej uległości, że twoje ego w końcu wezbrało gdzieś tam tą próbą odwetu, tym gniewem, że przekliknęłeś się w rolę kata. I to są, kochani, takie, to są te osoby, które mówią, że wyszły z toksycznych relacji, ale one nie wyleczyły swojego wnętrza. One wybrały, wydaje mi się, że to jest jednak łatwiejsze, żeby po latach bycia łajanym, niszczonym, dominowanym, bitym, niszczonym, opluwanym i tak dalej, stać się samemu katem. W taki sposób też można zmienić swoją osobowość. Jeśli wy w swoim wnętrzu wybierzesz, że mimo, że byłeś w tej pozycji ofiary, mimo, że byłeś niszczony, mimo, że się na to zgadzałeś, bo też miałeś z tego profit, pamiętaj, że szedłeś tam po afirmację, po czułość, po miłość, po uznanie, po to, czego ci w dzieciństwie zabrakło, ale jak już się ocknęłeś, czy ocknęłaś i postanowiłeś przepracować swoją traumę, ranę, to wybrałeś tą trudniejszą, ale lepszą drogę, dlatego że nie staniesz się wtedy katem, bo zobaczysz, jak przepracujesz własną ranę, zobaczysz swojego oprawcę ze współczuciem. Kochani, to jest wysoki level. Natomiast wiele osób, które zrzesza się na jakichś grupach wsparcia, na przykład ofiary narcyzów, psychopatów, socjopatów, zrzeszają się w jakiejś grupie jako grupa wsparcia,
Wtedy łatwo jest tam zauważyć, że te ofiary, jak już się przeklikują w narrację, teraz ja będę dominować, teraz ja za to wszystko, co mi zrobił, to go zniszczę, czyli tak naprawdę stają się katem i jak mają kaci grupę wsparcia, to kochani, tam nie ma leczenia, tam jest po prostu zamiana ról i takich grup wsparcia to nie ma co wspierać, ponieważ tam jest po prostu aż i jątrzy się od zemsty, jątrzy się od kolejnej toksyny. Nieważne, że ktoś tam wybrał sobie zniszczyć swojego kata, ale kochani, jeśli zrobi się grupa wsparcia, w której będą osoby właśnie o tej narracji, że tą drogę wybrały, że ja teraz jestem katem, to zobaczcie, tak naprawdę jest grupa wsparcia dla katów i to nie jest ta dobra droga, więc ja też na przykład nie wspieram ofiar w taki sposób, żeby pomóc zemścić się na tym ówczesnym oprawcy, tylko żeby zacząć leczyć własną ranę. Dlatego w każdym filmiku podkreślam ważność, żeby skutecznie wyszedł z toksycznych relacji, to musisz się na czas odejścia postawić temu katowi, temu oprawcy, temu narcyzowi, temu psychopacie, ale nie stawaj się nim. Na czas odejścia, kiedy musisz zagrać tą wszechmoc, kiedy musisz trochę zagrać, użyć jego broni, musisz na czas odejścia, na czas ten bezpieczny, tego oddalenia się bezpiecznego, musisz użyć jego narzędzi, musisz użyć jego komunikacji, jego narracji, czyli na chwilę wkliknij się w tą rolę, ale nie zostawaj tam za długo, żeby się bezpiecznie oddalić, żeby on się nieco ciebie wystraszył. Jak zaczniesz używać jego narzędzi, to on się ciebie wystraszy, bo on się przejrzy. On zobaczy siebie w tym lustrze i on się tego będzie bał, bo on nie widzi, co on robi. Natomiast na ten czas odejścia, żebyś urósł trochę w siłę i dalej już idź, pracuj nad swoją raną, pracuj nad swoją traumą, żebyś mógł już później widzieć z lotu ptaka, w czym brałeś udział i swojego oprawcę, swojego kata będziesz widział ze współczuciem, ponieważ na pewno już dostrzeżesz po swojej terapii, po swojej autoterapii, co wybierzesz, że było to z przestrzeni ran, że to były dwie traumy, kochani, i naprawdę gratuluję tym osobom, które odważyły się na to wyjście z toksycznych relacji, na tą trudniejszą, ale jedynie słuszną, mądrą, opłacalną, korzystną drogę. Czyli biorą się za wyleczenie własnej rany, żeby nie było już tej magnetyzacji, żeby nie było już tego, wiecie, tego takiego smaczku, tego głodu, który nas ciśnie w te toksyczne relacje. To tak przy okazji. Co tam jeszcze dalej? Jeszcze kolejny taki punkt. Na przykład nie traktujesz członków rodziny, na przykład własnych dzieci, tak jakbyś traktowała, powiedzmy, że to będzie kobieta, gdyby tego narcyza nie było. Narcyz konkuruje o twoje dzieci, narcyz będzie konkurował o uwagę, którą dajesz swoim znajomym, przyjaciołom, rodzicom, współpracownikom, szefowi i każdemu. Narcyz chce tą uwagę dla siebie. Więc jeżeli on zauważy, że dzieci są dla ciebie ważne, jeżeli te dzieci chcą od ciebie uwagi, a przecież naturalną jak gdyby rolą dzieci jest chcieć uwagi od rodzica, jemu się to nie podoba. Więc zauważ, czy nie robisz tak, że jak jest narcyz, powiedzmy macie wspólny obiad, czy wspólnie zamieszkujecie może pod jednym dachem, to czy to będą wasze własne dzieci, czy to będą dzieci takie, powiedzmy, że ty miałaś własne dzieci i połączyłaś się z narcyzem, stanowicie nową rodzinę, to on i tak będzie z tobą konkurował, z tymi dziećmi będzie konkurował o twoją uwagę. I teraz pytanie do ciebie, czy ty nie traktujesz swoich dzieci inaczej podczas obecności narcyza i inaczej jak go nie ma? I tu jest, kochani, mądrość naszych dzieci, że dzieci to wyczują, tą niespójność, kiedy my się boimy, żeby i działamy tak, żeby zadowolić narcyza, to wtedy siłą rzeczy musimy trochę umniejszyć naszym dzieciom. Czyli na przykład może krzyczysz nadmiernie na dzieci, może je nadmiernie ustawiasz, a może, nie daj Boże, każesz tym dzieciom przepraszać szanownego narcyza, bo jemu się coś nie spodobało. Ja, kochani, też może tu się podzielę własnym doświadczeniem. Nie zapomnę tego zdumienia, ileż to lat temu, już było bardzo dawno temu, jak mój osobisty narcyz ukryty postawił mi pewne ultimatum, że mam ustawić swoje dziecko, bo jemu się tam coś w tym zachowaniu nie podoba, jakie ja wtedy dostałam piany, jak ja mu to wywaliłam. On mi postawił ultimatum, że jeśli ja nie ustawię swojego dziecka, że będzie się tak i tak zachowywało wobec niego, to on zawiesza naszą relację, on tutaj naszą miłość odwoływuje. Ale ja miałam taką pianę, bo jeśli chodzi o dzieci, naprawdę to we mnie się budzi jakieś, pewnie jest to, kochani, atawistyczne, budzi się we mnie taki gniew. Ja nie zapomnę, jaka mi przyszła organiczna nienawiść do tego narcyza. Jak można, a pamiętam, że to było przed laty, no to jeszcze
Jeszcze syn był no, na tyle mały, że zachował się adekwatnie do wieku i nic takiego nie zrobił temu narcyzowi, ale było to mi warunkowane. Co tam jeszcze? Szybko zapominasz o złu, jakie ci wyrządził. Czyli, kochani, jest to coś takiego, że nie jesteśmy obiektywni. Nie patrzymy obiektywnie na zło, które zostało nam wyrządzone, nam bezpośrednio, ponieważ gdybyś się upomniała, że jest to niemiłość wobec ciebie, że ty tego nie tolerujesz, że ty sobie tego nie życzysz, to dobrze wiesz, że narcyz by ci zawiesił to, nad czym tak ci zależy. I zobaczcie, jak to jest w kółko o tym samym. W kółko o tym samym. Więc właściwie wszystkie drogi prowadzą, kochani, do rozpracowania traumy. Tak jakbym mogła tutaj kanał zawiesić, to bym powiedziała tak, kochani odbiorcy, wyleczcie swoją traumę i dajcie znać. I mogłabym zawiesić właściwie swoją działalność psychoterapeutyczną. Ale w związku z tym, że nie jest to takie proste, to trzeba trochę o tym pogadać, trzeba się trochę poedukować się, trzeba trochę poobijać, żebyśmy już tak, po takim trudzie, po takim tym bólu egzystencjalnym, po takim bólu rozwojowym jednak doszli do tego samego wniosku, o którym w kółko można gadać. Wiadomo, że łatwo się radzi, jak się już to przepracowało. Natomiast jak się w tym tkwi, jest człowiek w tym całej tej burzy energetycznej, jest w tej ranie, jest w tym gadzim pniu mózgu, jest w tym całym zawirowaniu, w tym bólu, w tym uzależnieniu, to wydaje się, że nie ma wiosny poza tą, wiecie, poza tym kanałem. Uwierzcie, że jak zaczniecie się wspinać, pracować nad sobą i zaczniecie przede wszystkim uwierzycie, że jak wyjdziesz z tej piwnicy, jak wyjdziesz z tej zgniłej studni i wyjrzysz poza tę studnię, zobaczysz, że jest wiosna. Zaufajcie, że jest wiosna. Ktoś na moim kanale pod którymś filmikiem napisał, że jest uzależniony od narcyza i że właściwie warunkuje całe jego życie. Rozumiem, że tak jest. Natomiast jedynym ratunkiem jest zaufać, że poza tą zgnilizną, poza tą toksyną jest wiosna. Jak temu zaufasz, to mimo, że cię boli, idź do góry. Przecież jak siedzisz na dole, to i tak cię boli. To co za różnica, czy boli cię na dole, czy na górze, ale jak idziesz coraz dalej, wyżej, wyżej, wyżej po tych schodkach, wyłazisz z tej zgniłej piwnicy i z tą nadzieją, z tym zaufaniem, że tam jest wiosna, to przynajmniej wiesz, po co cierpisz. A póki siedzisz na dole i cierpisz, to nie masz żadnej nadziei, więc zobaczcie, chociaż taka kalkulacja, taka ekonomia, że niech no ja już się okładam na tej pielgrzymce, ale przynajmniej idę do własnej Częstochowy, nie? A nie tam siedzę na dole i gniję, więc zawsze warto robić coś ku naszej wolności, mimo że boli. Dobrze, kolejna rzecz. Więc nie zapominajmy o złu, jakie nam wyrządzono, ponieważ możemy to zło rozcieńczać tym, że to zło nie było wcale takie złe, bo przecież on daje mi tyle dobra i w ogóle to wczoraj był dla mnie miły. Nieważne, że miesiąc temu to zrobił mi jakąś wielką niemiłość, jakiś szantaż. Jakiś może jeszcze przemoc, może fizyczna, może psychiczna, jakoś mnie źle potraktował, nieważne, zapominasz o tym szybciutko, ponieważ on wczoraj był dla ciebie miły. Czasem się rodzeństwo tak, kochani, kłóci, że kto gasi światło? No i ktoś powie, ja miesiąc temu gasiłem, teraz twoja kolej, nie? I zobaczcie, jak rzadko występuje dobro, a jak często występuje zło. Natomiast ty nie widzisz tego zła. Chociażby w miesiącu wystąpiło 29 razy, a tylko raz dobro, to twoja percepcja, będąc głodną tego dobra, tej afirmacji, tej bliskości, tej czułości, będzie widziała tylko to, na czym tobie tak zależy. Więc zobaczcie, jaka percepcja jest zaburzona, jak mam w sobie traumę. I tak w kółko, i tak w kółko. Zobaczcie, do tego samego wszystkie tematy zmierzają. Co tam jeszcze? Zdradzasz swoje czucie, intuicję. Ale właśnie ta afirmacja jest dla ciebie ważniejsza. Kochani, w każdej osobie, która weszła w toksyczne relacje, jestem przekonana, że pamiętacie ten czas, kiedy ciało wam podpowiadało. Być może jesteś teraz w takiej sytuacji, że ciało ci podpowiada, że jest coś nie tak. Nawet nie musisz umieć tego tak logicznie, tak poznawczo nazwać. Czujesz rozbieżność pomiędzy tym, co twoje ciało ci mówi, a tym, co jest na zewnątrz. Więc, kochani, jak my tego nie szanujemy, my to przekraczamy, że my nie zwracamy na to uwagi, my to ignorujemy. O to słowo mi chodziło, że jeśli ignorujesz uczucia, które są inne od tego, co się dzieje, czyli ciało ci podpowiada, śpisz z wrogiem,
On cię niszczy, on cię wykorzystuje, on manipuluje, ale to siłą różnych mechanizmów, na przykład racjonalizacji, na przykład wypierania uczuć, ściskasz do systemu i nadal robisz to, co narcyz chce, to wiedz, że jesteś w dużym współuzależnieniu ze względu na to, że wolisz tu i teraz dostać ten plaster na ranę, niż miałbyś zejść do swojego wnętrza i poczuć, o czym tak naprawdę jest twój głód. Czyli zobaczcie, kochani, taka szybka kalkulacja. I tu mamy ból, bo w toksycznej relacji jest dużo bólu, ale gdybyśmy na przykład opowiedzieli się za tą drogą, że jednak rezygnuję z tej manipulatywnej relacji, z tej upozorowanej miłości, a wychodzę na tą swoją pustynię życia, to wtedy muszę wejść w większy ból, czyli wejść w swoją traumę, bo gdybyś tej traumy nie miał, nie poszedłbyś w toksyczne relacje. Więc kochani, tak naprawdę wiele osób tkwi w toksycznych relacjach, ponieważ wykalkuluje sobie, że ten ból tu i teraz w toksycznej relacji jest mniejszy niż ból odstawienny i ból zejścia do tej głównej przyczyny, dlaczego ty wchodzisz w toksyczne relacje, czyli patrz, trauma. I tak w kółko, i tak w kółko, jak zauważacie. Kochani, bo zaraz wybije pełna godzinka. Więc już może tutaj trochę więcej, że jesteśmy też zaślepieni naprawdę. Dużo osób nam będzie mówiło, jakoś tak dawało znać między wierszami, albo też wprost, może ktoś z rodziny, może ktoś ze znajomych zadaje nam takie pytania niewygodne, typu, a ty się na to zgadzasz, a dobrze ci z tym, a nie przeszkadza ci to, jak on cię traktuje, albo na przykład ten człowiek mi się nie podoba, albo ktoś powie, źle mu z oczu patrzy. Ja pamiętam, jak po raz pierwszy przywiozłam zdjęcia ze swoim ukrytym narcyzem. O, to już będzie, kochani, prawie 10 lat temu. I pokazywałam zdjęcia, byliśmy na jakimś tam wspólnym wyjeździe, ja byłam cała jeszcze happy. No i mój brat z moją bratową chyba powiedział: a ten człowiek to ma w oczach jakąś tajemnicę. Taką tajemnicę, i wiecie co? I mnie tak przeszyło. I mnie tak przeszyło, ale ja z tym nic nie zrobiłam. Natomiast ta myśl ze mną chodziła. Przez całą relację tam jest ze mną chodziło, mówię, o jakiej tajemnicy oni mówią. Bo wiecie, to jest tak, jak ktoś na zimno, bez emocji spojrzy na człowieka i to nie był człowiek pokazany na żywo, to był człowiek na zdjęciach. Natomiast mnie no, dłużej znają, ponieważ z tej rodziny pochodzę, powiedziano mi tylko, no wiesz co, nie wiem, ale ten człowiek to ma jakoś, ale on ma w sobie jakąś tajemnicę. Kochani, po latach, już teraz wiem, że chodziło im o te oczy, o ten wzrok pusty. Więc to może wydawało się takie już dla osób postronnych, że w tych oczach to raczej tam radosnego człowieka, zdrowego, szczerego, o czystych intencjach nie ma, tylko jest to właśnie demon, ponieważ on ma jakąś tajemnicę. Kochani, czym jest tajemnica? Tajemnica też może być czymś fajnym, albo tajemnica na ogół jest nam, kojarzymy sobie tajemnicę z czym? Że coś ukrywamy, że jesteśmy niespójni w intencjach, więc pamiętam tą frazę. Możemy być na to zaślepieni i często jest nam nawet to niewygodne, jak ktoś bliski nam o tym powie, ponieważ no to, kochani, burzy naszą iluzję, nie? A pamiętajcie, że my jesteśmy łasi na te afirmacje, łasi na tą relację, ponieważ mamy szansę odrobić tę swoją ranę, prawda? Wejść w ten mechanizm odtwarzania traumy. Natomiast no, ktoś z bliskich nam to przeszkadza nam tym zwyczajnie i często się gniewamy na tych bliskich, nie? I mówimy, że czepiasz się, zazdrościsz, nie rozumiesz, a ja go kocham i tam takie różne głupoty opowiadamy. Natomiast, kochani, i tak z takiej duchowej perspektywy opłaca się przejść tą relację toksyczną, jeśli w niej, podkreślam, jeśli w niej zauważysz swoją ranę, zobaczysz, co ci było robione w dzieciństwie. Bo jeśli tylko wchodzisz po to, żeby się poobijać, a nadal jej nie widzisz, to mało się to opłaca. Pewnie będziesz wchodził w kolejną, w kolejną, w kolejną. A jeśli ta relacja, w której było ci niedobrze, ale jednak już doświadczyłeś tego, że ta relacja była po coś i zaczynasz zauważać duchowy sens tego bardzo takiego bolesnego doświadczenia, to kochani, i tak wtedy wykalkulujemy sobie, że warto było, bo przynajmniej się dowiedziałem, co mi było zrobione w dzieciństwie. A jak się dowiedziałeś, co ci było zrobione w dzieciństwie i to wyleczysz, to wtedy już masz szansę wspiąć się na ten duchowy aspekt istnienia człowieka. Kochani, tyle na dzisiaj. Tego jest tak dużo, że mogłabym nie kończyć. Którejś pani na YouTubie obiecałam, że zrobię taki film na temat duchowego sensu traumy. Pamiętam o tym, natomiast chciałabym pewne tematy, które są spójne z poprzednimi, troszeczkę
pociągnąć, bo chciałabym w tej jak gdyby tematyce zostać, ponieważ łatwiej mi się to kontynuuje. Natomiast zobaczcie, jak my już byśmy tą traumę własną przepracowywali, jakbyśmy już byli po wyleczeniu, to i tak dostrzeżecie duchowy sens traumy. Ja o tym powiem, na pewno o tym powiem, obiecuję. Może na święta, bliżej świąt nagram, żeby zrobić Wam, kochani odbiorcy, taki piękny prezent do takiej kontemplacji własnej o duchowym sensie traumy. Na razie opowiadam o tematach okołotraumowych, natomiast i tak każda trauma, każda ta toksyczna relacja ma swój duchowy sens. To trzeba, kochani, dostrzec i dopiero dostrzeżecie, gdy zaczniecie leczyć swoją ranę. Dopóki siedzicie w toksycznych relacjach, współuzależnieniu, nawet nie ma takiej opcji, żeby Was interesował duchowy aspekt waszego dzisiejszego bólu, ponieważ za tym stoi gadzi pień mózgu, a jak gadzi pień mózgu, to zwierzątko, a zwierzątko nie bardzo się interesuje duchowością. Kochani, tyle na dzisiaj. Pięknie dziękuję. Zapraszam Was do projektów, które mam otwarte. Zapraszam Was do sesji na Skype'ie jeden na jeden. Prowadzę sesję na żywo w Krakowie. Pracuję w sali tańca, pracuję z ciałem, jeśli ktoś jest już tak zdecydowany, żeby poprowadzić terapię poprzez ciało. No i oczywiście zapraszam Was do mojego ukochanego projektu Sztuka Bycia Sobą, gdzie będziemy kreowali siebie prawdziwego. Jeszcze ostatnia rzecz na koniec. Jakiś pan chyba zadał pytanie, czy nie lepiej być sobą i kreować na bieżąco siebie? Po co kreować siebie, tak jakbym zrozumiała, że po co wymyślać siebie niejako? A nie lepiej być sobą? Właśnie, kochani, jednym zdaniem, dopóki jesteśmy w mechanizmach obronnych i działamy z przestrzeni właśnie tych mechanizmów, bo jesteśmy na tej drodze zastępczej, to my nie jesteśmy sobą. I dopóki tego nie dostrzeżesz, że jesteś w tej tożsamości zastępczej, to będziesz kreował siebie tu i teraz, ale właśnie w tym obrazie, tak jak robi narcyz. Będziesz w tej tożsamości zastępczej i nie będziesz miał dobrych owoców, ale powiesz, no mam dobrą intencję, nie chcę nikogo udawać, robię tak, jak najlepiej potrafię. Natomiast dopóki nie dostrzeżesz, że jest to operowanie z przestrzeni mechanizmów obronnych, to będziesz kreował siebie fałszywego. I chodzi mi o to, że po terapii, który właśnie tak sobie zaprojektowałam, że będzie dwuletnia, po tej takiej transformacji dogłębnej przez ciało i przez umysł, wtedy dostrzeżesz swoje zranienia, swoje mechanizmy obronne, to przepracujesz, wyrzucisz ze swojego systemu, zaczniesz swoje zasoby odbudowywać i wtedy dopiero będziesz czuł, jak z prawdziwego ja kreujesz siebie. Chodzi mi o to, żeby już rozwijać to, co jest prawdziwe, żeby nie tracić czasu na rozwijanie, na dalsze rozwijanie tożsamości zastępczej. Dlatego tutaj to pytanie może ten projekt nie był do końca jasny dla tego odbiorcy, więc obiecałam, że napiszę coś na ten temat. Natomiast tutaj akurat chyba przy tej okazji powiem, że chodzi o to, żeby inwestować w kreowanie siebie z przestrzeni ja prawdziwego, a nie z przestrzeni ja tego zastępczego. My w większości, jak jesteśmy po zranieniach, po właśnie tych mechanizmach obronnych, jesteśmy w tożsamości zastępczej, więc namawiam Cię, żebyś już dalej nie inwestował w tożsamość zastępczą. I o tym jest, kochani, projekt, czyli zdzieramy to, co stare, zdzieramy te maski, zdzieramy te ochrony, te wszystkie skorupy wyrzucamy, dogrzebujemy się do swojego jądra, czyli do swojej prawdziwej tożsamości. Ona tam leży poturbowana, ona tam leży nie do końca rozwinięta, zasoby własne czekają, aż się proszą o rozwinięcie. I o takiej transformacji mówię. I ty pod spodem nie wiesz, kim jesteś do końca, ponieważ jest to nierozwinięte, ponieważ większość swojego życia szedłeś tożsamością zastępczą. Mam nadzieję, kochani, że to jest jasne. I taką piękną pracę będziemy właśnie czynić w projekcie Sztuka Bycia Sobą, do którego trwają sesje kwalifikacyjne. Jest bardzo dużo chętnych, bardzo się cieszę. Kończymy 30 kwietnia, więc kochani, jak ktoś jeszcze chce, to bardzo proszę o zgłaszanie się, ponieważ w maju podpisujemy umowy. Dałam 2 miesiące na sesje kwalifikacyjne, mamy po 20 marca, więc już bardzo dużo osób się zgłosiło i mam nadzieję, że stworzymy świetną grupę. Tak różne osobowości, tak różne przypadłości, że zaciekawiam się już tą różnorodnością. Więc kochani, tyle. Dziękuję Wam za dzisiaj i pamiętajcie, że współzależność, podnosicie, utrzymujecie obraz tworzony przez narcyza i dopóki któraś ze stron się nie obudzi, a raczej narcyz się nie obudzi, bo to jest zbyt sztywny obraz, zbyt duże zaburzenie, to jest szansa na to, że te dwie nieprawdy będą rosły w siłę, będzie powielało się cierpienie, więc ty, jako ta osoba, która bardziej poszukujesz
lekarstwa, bardziej poszukujesz pomocy, więc masz większą świadomość, więcej masz tego obserwatora, masz mniejsze być może zaburzenie, to ty masz szansę się jak gdyby szybciej wylogować z tej gry, szybciej wyjść z tego chorego tańca, bo ktoś musi kochani zacząć. Zawsze moja mama mówiła, że jakiś mądrzejszy musi się znaleźć, żeby zaczął coś, żeby coś zainicjował. Bądź tą osobą, która zainicjuje proces leczenia. Dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do pytań. No i cóż, podawajcie treści dalej, gdzieś tam do swoich znajomych, jeśli uważacie, że byłyby przydatne do ich wzrostu, do tego, żeby mogli też z własnej traumy wychodzić, żeby to nasze społeczeństwo było coraz bardziej, kochani, zdrowe, prawda? Dziękuję i do miłego zobaczenia gdzieś tam.